Dzień dobry, witam Was w małym podsumowaniu. Dawno nie było właśnie przeglądu mojego roślinnego, więc dzisiaj zobaczymy, przejdziemy się po parapetach. Wszystko już praktycznie ogarnęłam, jeśli chodzi o moje rośliny, a tutaj moja nowa zajawka. Znaczy nie nowa, bo stara, moja stara odkopana pasja, bransoletki. Tym razem z kamieni szlachetnych. Także jakbyście byli ciekawi, to są na sprzedaż i może zacznijmy od parapetu, od mojego fikusa ulubionego, ukochanego, fikus Moonshine Shiveriana, kolekcjonerski, do niedawna dosyć drogi, teraz bardzo spadł na cenach i wychodzi tu nowy liść, znaczy ja wiem, że już jest bardzo blisko, 2-3 dni maksymalnie i tutaj będzie otwarty pierwszy w tym sezonie liść. No i ten fikus był obżarty lekko przez przędziora, dlatego ma takie właśnie piękne plamy. No i zobaczymy. Posadziłam właśnie dwa razem, druga sezonka kupiona na targach rzeczy ładnych. Tam właśnie były też stoiska z roślinkami i w ten oto sposób mam dwa fikusiki tak razem i spoko to wygląda. Kalanchoe te moje... No nic specjalnego, tych kalanchoe troszeczkę kiepsko rośnie, muszę je też podlać, bo dawno nie podlewane. Ono potrzebuje bardzo dużo światła, nie wiem czy nie wystawię na dwór tego kalanchoe i może wtedy będzie... Ono powinno mieć takie czerwone w ogóle przebarwienie na liściach. Dalej moje trzy krotowate, Reo meksykańskie, Gold, odmiana. Całkiem zaczyna ładnie wyglądać, bo słońce tutaj się pojawia, więc już coraz lepiej i nie wiem też, czy właśnie tych moich wszystkich trzykrotowatych nie wyrzucę na dwór, zazwyczaj z nimi tak robię. Tu kolejne Reo, Blue Sioux chyba się nazywa. Ono powinno być takie szarawe, ale tutaj przy moim słoneczku wybarwia się na fiolet. No i widzę, że w końcu zaczęło się trochę zagęszczać, więc... Ładniejsze już te liście ma, takie właśnie większe i zobaczymy. Ale bardzo podobała mi się ta odmiana, bym chciała tak zagęścić, żeby był jeszcze ładniejszy. I dalej słonecznica. Czasami się właśnie klientki mnie pytają, co to za dziwna roślina. Kupiłam kiedyś bardzo małe na zielonym parapecie. W starych, naprawdę starych moich filmach z przesadzania, to moglibyście tam gdzieś odkopać, takie było mniej więcej jak zakupiłam i chyba były 2-3 sadzonki. Ładnie się tutaj rozmnaża i jest właśnie takie, jak widać, już dosyć długie. Pitaya bezproblemowa cały czas rośnie, więcej teraz podlewam. Pełno ma tutaj tych korzeni i zaczyna być troszeczkę kująca. I tutaj ostatnio kupiłam takiego kaktusa. Wezmę roletę. Więcej słońca będzie. W obie były te kaktusy, takie właśnie te spirale. Już jest przesadzony, także zobaczymy, kiedy się ukorzeni, kiedy zacznie rosnąć. To w sumie moje dwa kaktusy tutaj tylko, jakie mam. A tutaj jest czapia biskupia. I jak widać, ma co chwila wełnowca. Znowu powrócił. Ten wełnowiec tutaj jest non-stop. I ja go zbieram i wiecie, kombinuję. Muszę patyczkiem to zrobić do uszu, bo one się chowają w takich zakamarkach, że ciężko się pozbyć. Bardzo ładnie się ruszyło to kalanchoe. To jest Orgealis się nazywa. Tutaj. I jak widzicie, udało mi się ukorzenić parę liści. Właściwie ja te liście położyłam tylko tutaj. I puszcza coś z tych liści. Tak długo stało w miejscu to kalanchoe. W ogóle nie rosło. Po czym, no takie cały czas było. Po czym wystrzeliło to. I jeszcze tutaj na końcu teraz się rozmnożyło, więc zastanawiam się, czy znowu nie uciąć. I tutaj coś też wypuszcza, także będzie gęstsze. Takie właśnie miedziane, dziwne troszeczkę, nie? Nie wygląda jak roślina, tylko jakby było sztuczne. I kolejne moje zaskoczenie to jest starzec. Pamiętacie, że pierwszy starzec to taki malutki, kupiłam na zielonym parapecie, niestety nic z niego nie wyszło. Kolejnie dostałam bardzo duży, taki duży jak ten, albo może jeszcze gęstszy, ładniejszy i też nic z niego nie było. I kolejny kupiłam z Biedronki i rośnie od tamtego roku. Zobaczcie, że te właśnie kuleczki ma takie ładne. Ja go często, jak widać, przesuszałam, przez co właśnie ma takie kulki takie zasuszone, to też nie jest dobre. Jego ciężko jest trafić z podlewaniem.
za długo przesuszony być nie może, z kolei za częste podlewanie też złe, ale puszcza jakieś takie nowe przyrosty, więc jest szansa, że będzie ładny. Może gdzieś go właśnie ulokuję w sypialni na karniszu, żeby mi zwisał. No, ale na pewno te moje słoneczne okno tutaj jemu służy, chociaż ta strona widzę, że jest troszeczkę spalona, oprócz tego, że jej przesuszona. Znowu muszę go podlać. Ja co chwila teraz biegam tutaj z konewką. Dalej jest ta z roślika motyld. Ja kiedyś kupiłam ją. To była kolekcjonerska i kosztowała 100 za liścia i słabo mi bardzo rośnie ona. Ten liść mateczny dawno umarł. Tu jak widać coś ukorzeniłam, był regres, ale teraz na tym słońcu zaczyna być w końcu ładniejsza. Zobaczcie, liście ma takie ładniejsze. Dorzucimy teraz nawozu i zobaczymy, czy coś to podziała, czy... Tu już się w ogóle bałam, bo znowu pół liścia była w regresie, ale dalej liście wypuściła już ładne. Także ten w ogóle ma dziwny kształt. Zobaczymy, co będzie dalej z tej zroślichy. Na razie coraz bardziej mi się podoba, a powiem Wam, że generalnie nie mam problemu ze zroślichami, a ta właśnie jakoś tak ciężko u mnie rosła. Więcej światła chyba jednak potrzebuję i na tym słońcu moim sobie radzi, o dziwo. Ten filodendron, no właśnie myślałam, że jak tu go postawię, to będzie bardziej wybarwiony. Na razie nie jest, więc trochę poczekamy. No i tutaj mój ten cały róg. Na górze jest birkin, on zawsze ma się dobrze, ładnie rośnie, jest gęsty. O, także bezproblemowa roślina, rzadko podlewana, a przyrosty są cały czas. Dischidia, bardzo lubię tą roślinę, odmiana Geri. Przycinałam jakiś czas temu, bo już była bardzo duża, ale też bezproblemowo. I właśnie polecam Wam na półkach tak wysoko stawiać rośliny, które rzadko lubią podlewanie, bo to po prostu po pierwsze ratuje rośliny przed Waszym przelewaniem, a po drugie nie trzeba tak często latać wysoko z konewką, więc dla mnie wygodnie. Maranta Lemon Lime tutaj była przesadzana. Troszeczkę jest taka, nie wiem, oklapnięta. Mogłaby być ładniejsza. Być może ma tutaj teraz już za dużo światła. Teraz akurat słońce zaszło, ale generalnie tutaj słońce daje tak też na tą ścianę, nie? Wiadomo, że jest troszeczkę bardziej rozproszone, ale jednak jest dosyć sporo tego słoneczka tutaj. Także ja go rozmnażałam i mam nadzieję, że się tam ukorzeni. Dalej anturium wypuściło tamtego liścia. Muszę go przymocować. Czy macie jakieś patenty, żeby to anturium wyglądało lepiej? W sensie, czy je się jakoś związuje? Bo ja dałam tutaj ten, to ładne coś, ale po prostu to jest plastik i ta roślina przeważa cały czas mi tą podpórkę, więc muszę coś innego wymyślić tutaj i czekam na liście. Ona generalnie wypuszcza kwiatka, ja go ucinam i są nowe liście zawsze po ucięciu tego kwiata. Maranta miała w tym roku przędziora, powoli wygląda trochę lepiej, staram się nie zasuszać, chociaż zasuszam ją generalnie, więc teraz częstsze podlewanie i pomimo mojego częstszego podlewania i tak zawsze coś zasusza, a poza tym ziemiórki się już gdzieniegdzie pojawiają w niektórych moich doniczkach. Cenantę też jak widać troszeczkę zasuszałam, poza tym ono miało wełnowca, wiele razy opryskiwane różnymi środkami. Ostatnio używałam ten Canacure, on działa tak, że oblepia jakby te szkodniki, ale to nie jest chemiczny środek. Poza tym też jest taką odżywką dolistną, więc stosowałam właśnie to. Z tyłu mam Monsterę Adansoni, Monsterę Małpkę, ale w odmianie Mint. Kupiłam właśnie ostatnio, Adam mi kupił właściwie te dwie, zaraz drugą też zobaczycie. I właśnie wypuszcza tutaj tego listka, rozwija w końcu. Podlałam ją, przesadziłam oczywiście też, więc czekam, aż coś tam wypuści. W rogu mam to wielkie anturium. Anturium, Boże, co ja gadam? Philodendrona, Hastatum Silver. Taki oto właśnie. No fajnie tam sobie się zmieścił, więc jest, ma palik. Na razie się tutaj mieści i zazielenia mi tamten kąt, jakoś sobie tam radzi. Generalnie nie jest wymagający. Teraz to dopiero zauważyłam. To nie jest zebrina, wiecie. To jest ta roślina, co ostatnio dostałam ją w holu.
z Little Jungle. I nie wiem, czy to była kwestia grzyba, czy to była kwestia przemarznięcia, ale pojawiały się właśnie takie żółte zmiany. Mi to wyglądało na grzyba. Ja to pousuwałam. Niestety widzę, że dalej tutaj coś się pojawia na rantach tych liści. Większość tych liści niestety tu miała. Wleciał też Topsin, środek do właśnie grzyba. Ten liść jest ładny. No i tak, to jest warigacja. Jakby potwierdziłam to, on jest z warigacją, ta roślinka. I tutaj wychodzi nowy liść. Jestem w szoku. Ale mam nadzieję, że wyjdziemy na prostą i jakoś to tutaj będzie. Jak widać, się fajnie rozprostowała, bo w paczce się troszeczkę zgniotła. Ten liść, który był lekko zgnieciony, też się wyprostował. On nie był złamany, więc nawet nie dawałam podpórki. Na razie to wygląda tak. Znawcy alokazji tam pod tamtym filmem pisali, że najlepiej oddać, wsadzić ją do hydroponiki albo do semi-hydroponiki. Ja się na tym nie znam, więc wsadziłam do po prostu ziemi z taką mieszanką i zobaczymy, co będzie. No jestem zdziwiona, że ten liść tutaj wychodzi i generalnie ja to przeżywam, że ta alokazja w ogóle jeszcze tutaj stoi. Wiecie, jak się mówi o alokazjach? Miałam alokazję poli i chyba była najgorsza. Dalej tutaj właśnie jest ta roślinka też z Little Jungle i ta druga tam też. To było Anthurium i Philodendron. No, ten liść tutaj był. Na razie jeszcze nic się nie ruszyło. Tu chyba wychodzi tylko coś nowego. Będzie nowy listek. No i tutaj na razie też nic. Wiecie, to jest świeżo przesadzone, więc trzeba troszeczkę dać czasu na nową sytuację, żeby roślina się zaadaptowała. A tu mam właśnie kolejną monsterkę. Tego liścia rozwinęła i rozwija już następnego. Ten już jakby jest u mnie. Właśnie będzie go wypuszczać, więc super to wygląda, podoba mi się. I właśnie te dwie rośliny ostatnio Adam mi kupił, bo były w obi. Także super, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Także ten róg mamy z głowy, idziemy dalej. Kalata ornata, bez problemu, ona cały czas puszcza nowe liście, ale jak widzicie, ma trochę kurzu na liściach, muszę ją umyć. I ciągle właśnie ona pod spodem takie lepkie ma, nie wiem, czy to jest gutacja, czy nie, ale takie właśnie lepkie kropelki jej się robią pod liściami i zawsze się tak klei ta roślinka u mnie. Niestety zapominam czasami z podlewaniem, ale zobaczcie, że te liście są już naprawdę duże, bo są większe niż moja ręka. Także jest dosyć ładną roślinką u mnie, tylko już zasługuje na mycie zdecydowanie, a liście puszcza bezproblemowo cały czas. I te właśnie moje kalate, one praktycznie od samego początku stoją tutaj i ja ich nie ruszam. Kalatea Network, też bardzo dużo nowych liści. Ten na pewno i zobaczcie, że te liście są naprawdę duże. Ten był przez zimę chyba wypuszczony, trochę za mało światła i właśnie tą część taka jest uschnięta, muszę usunąć. Tu jest kolejny taki liść, ale o, ten jest na pewno nowy, zieloniutki, zobaczcie, jeszcze jasny, wypuszcza sobie te liście, też staram się je nie zaniedbywać, różnie mi to wychodzi, bo niestety zasuszam je troszeczkę, za rzadko podlewam, muszę teraz więcej, ale no, te liście są przecudowne, nie przesadzana już dobrych parę lat i nie wiem, czy tutaj nie rośnie kwiatek, teraz zauważyłam, bo nie wygląda to jak łodyga. Dziwne. Pierwszy raz coś takiego widzę. Chociaż wiem, że kalatę kwitną, tam i kwitła, miała takie białe kwiatki. Ale bardziej to było tu na górze gdzieś tam, a nie od korzeni, więc zobaczymy, co to urośnie. Jestem teraz ciekawa. Na pewno już tutaj mycie będzie potrzebne, szczególnie na tej. Jakoś tak mocno widać kurz na niej. Dalej stromantę. Doskonale wiecie, że ja nic szczególnego nie robię. Liście sobie tu wypuszcza cały czas. Na pewno też dużo odrzuca, bo ma mało tutaj światła dosyć, szczególnie od ściany, to wiadomo, ale teraz staram się częściej podlewać, tu kolejny liść wychodzi, więc powoli coraz lepiej ma ona ze mną, także jest dosyć ładna, wiadomo, że jakieś suszki się zdarzają, pomimo tego nawilżacza tutaj, ale ona, wiecie, ma troszeczkę do tego nawilżacza, więc nie zawsze ma aż tyle pewnie jakby chciała, więc musi mieć to, co ma. Dalej jest te, dalej nie wiem, czy to jest kalatea, czy to jest cynante. Różnie się wykucaliście w komentarzach. Jak ja kupowałam, to było jako kalatea.
Nie wiem, czy cynante są takie duże. Złapałam je tutaj tak takim rzepem, bo się po prostu rozwaliło mi tutaj bardzo, ale w ogóle ta roślina nie jest przesadzona od zakupu, a już jakiś czas ją mam i jak widać jest po prostu absorbująca. Na boki się rozwaliła, do góry idzie. No jest duża. Jest całkiem spora. Moja warsewici, no tutaj był lekki kryzys. Całkiem sporo liści musiałam wyciąć. Kładła się na boki. Chyba ją przesuszałam. Teraz nie wygląda najlepiej, bo ma takie tutaj malutkie listki na samym czubeczku. Coś tutaj puszcza powoli, ale to też nie jest jakieś szałowe. Mówiliście, że jak utnę, to właśnie wyjdzie coś od ziemi. Na razie nic od ziemi nie wychodzi. Też nie przesadzana, bo się jej bałam. I chyba będę musiała, słuchajcie, przesadzić, bo wydaje mi się, że wtedy też się ruszy po prostu z nowymi liśćmi. Na razie nie wygląda jakoś zachęcająco. Ten listek troszeczkę jej usech, plus jakieś takie zmiany widzę, które nie wyglądają najlepiej. Będę musiała chyba troszeczkę to obciąć. Grzyba raczej nie ma, bo rzadko ja podlewam chociaż te obwódki. Nie wiem, ale te też mają obwódki takie, kiedy właśnie jest woda za twarda, a ja ostatnio jestem leniwa i nie używam wody filtrowanej, tylko kranówkę. I tam na górze moje pipremna, ale to nic szczególnego. One tam po prostu rosną. Natomiast Monstera ostatnio klientka mi ją wywróciła i musiałam dosypać nowej ziemi. Ta ziemia przy okazji też trochę ją dociążyła, bo jest wielka, ciężka. A poza tym wychodzi liść właśnie z tego pędu, na którym najbardziej mi zależy, bo tu są największe liście i to jest najstarsza część tej sadzonki, właśnie ta gruba. Więc więcej teraz podlewam, staram się, bo przesuszałam tą Monsterę bardzo mocno, no ale się tutaj rozwaliła, pomimo że ją pospinałam tutaj, to te liście i tak są długie i po prostu ona jest taka absorbująca. Dalej fikusik. Też jest duży, zaczyna tu powoli przeszkadzać w przechodzeniu. Będę musiała go wziąć, po prostu troszeczkę bardziej wyprostować. Nie wiem, jak to zrobię, bo nie mam takich wielkich palików. A on już spokojnie sięga mi do połowy uda. Ten liść mnie troszeczkę zaniepokoił, bo wygląda jak jakiś obżarty przez coś, ale przędziorka tu nie widzę. Poza tym był na pewno uszkodzony mechanicznie, jeszcze pewnie jak był tutaj w środku. Być może właśnie wtedy, jak ta Monstera na niego spadła, ale ten liść już właśnie wypuścił, następny idzie, tutaj też już się rozpoczęła produkcja, także tak to wygląda. Kiedyś tu mi się połamało, jak widać skleiłam plastry, mi się trzyma, także fikusik ma się dobrze, ale idzie tutaj w stronę okna i może tutaj jakoś właśnie wykombinuję i do tego drewnianej części po prostu przywiążę go, żeby on bardziej do góry szedł. Na pewno coś tu muszę podziałać z tym tematem, bo wiecie, fikusy dosyć szybko rosną, więc zaraz tutaj będzie szedł w tą stronę i przeszkadzał już tutaj wszystkim. Także salon na tyle, idziemy do kuchni. I w kuchni nie mam dużo, ale coś tam się znajdzie. Kot oczywiście. Sansę taką posadziłam, przesadziłam ostatnio, nie pamiętam czy w filmie, czy już bez filmu, ale właśnie ona kilka lat nie była przesadzana w ogóle od zakupu i nic nie urosła, nic nie wypuściła. Te po prostu podłoże kokosowe jest do niczego, także kolejny raz udowadniam, że podłoże produkcyjne się nie nadaje. Przez 2 lata to ona powinna być już tak gęsta, że nie mieścić się w tej doniczce, a jest po prostu dramat. Miała bardzo wąską doniczkę. Oni tak beznadziejnie ukorzeniają te liście właśnie tych sans cylindrycznych i na ścisk je dają, że później te rośliny nie mają jak po prostu wypuszczać nawet babyków. Reo, moje biedne, które odratowywaliśmy dalej, troszeczkę obsuszyło liści, ale zaczęło chyba dostrzegać, że jest więcej słońca w końcu. I zaczyna być troszeczkę ładniejszy. Widzicie, ten pęd już taki jest ładniejsze, ma liście grubsze, już nie takie dzikie, nie takie suchary brzydkie. O, tutaj też coś wychodzi. No biedna ta sadzonka, ale jest szansa, że to coś z tego będzie. No widzicie, generalnie ono potrzebuje bardzo dużo słońca, wtedy jest bardzo ładne. I myślę, że tak samo pójdzie na dwór. I wszyscy będą szczęśliwi. Na razie jeszcze ich nie wyrzucam na dwór, bo
jest za zimno, są przymrozki momentami i na pewno by było po tych roślinach, więc jeszcze z tym czekam, ale zobaczcie, ile suchych liści wtedy wyciągałam przy przesadzaniu. I teraz znowu muszę. Pieniążek przesadzony, mojito. Wychodzi maluszek. Już tutaj od korzenia widziałam, że jakieś tam właśnie maluszki są, więc fajnie, zobaczymy, czy da radę właśnie na tym moim parapecie. Zwykły pieniążek nie dawał rady. Anturium dalej ma kwiatki. Wszystko tutaj spoko wygląda. Jak na razie nie wygląda na oparzone, więc nie ściągam jeszcze z parapetu. Zobaczymy. Te kwiatki tylko już wyglądają na trochę takie stare, jakby już za niedługo miały odpadać, bo tak troszeczkę brązowieją, już nie są takie ładne różowe. Przesadziłam moje epifilum, na nowo ukorzeniłam, ucięłam, bo zaczęło mieć takie właśnie plamy jakby grzybowe i nie wiedziałam, czego to jest kwestia, więc przesadziłam. Dalej jest moje drzewko i to jest odmiana mango, ono powinno być pomarańczowe, a nigdy nie było. Za mało po prostu chyba słońca, może na dwór bym oddała, to by było lepiej, ale zaczyna ładnie wyglądać. Tą sadzonkę mam już też ze 2 lata, myślę, na pewno. I bardzo malutka była i słabo rosła, teraz się już tak ruszył i myślę, że będzie konkretny. 2 szczawiki i tego niestety przesuszyłam. Odrzucił bardzo dużo liści i teraz wyszły takie biedne liście. Postawiłam dzisiaj właśnie na parapecie, bo widzę, że kiepsko wyglądają, jak mają za mało światła. Tutaj sobie stały, więc daleko do okna nie miały. Ale mimo wszystko właśnie takie małe przyrosty i słabo wybarwione. A z drugiej strony, jak stał tutaj właśnie ta odmiana na parapecie, to listki jakby składał, więc za dużo słońca i nie mogę ucalować właśnie z tymi szczawikami. Jak macie jakieś pomysły na te moje szczawiki, to dajcie znać. To kupione było na zielonym parapecie jeden i drugi. 2 inne odmiany, to jest Pink Crazy Plum, a ta chyba Gold była. Tutaj dostałam chyba Dyshidię, tak mi się... Nie Dyshidię. Ashilanthusa. Już trzeba podlać go właśnie. Tak patrzyłam, że tak wygląda. Posadziła go właśnie, dostałam od Adama siostry go. I widzicie, taki się zrobił brzydki, bo nie ma wody. A myślałam, że ona go tutaj porządnie podlała i był podlany, ale już trzeba na nowo, więc mam taką odmianę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Tak mi się wydaje, że to jest Ashilanthus, bo mówiła właśnie, że ma czerwone kwiatki takie, a to właśnie Ashilanthusy takie mają. Dalej tutaj jest Dyshidia Watermelon, piękny pęd tu puściła, zobaczcie, że nawet robi się wybarwiony właśnie na różowo ładnie i drugi tutaj idzie też, więc teraz tylko jej nie przesuszać i ona będzie sobie pięknie rosła, już jej nie obcinam, bo te pędy są obcięte przeze mnie, a tutaj jak widać szaleje z długością pędów. Tu mam trochę roślin, co je akurat rozmnażam. To jest moja duża ta trzykrotka. Niestety ją obcięłam i będę na nowo ukorzeniać, wsadzać. Tu kolejna trzykrotka, jedną monsterytą, nawet liścia wypuściła w końcu, ale słabo się ukorzenia, coś nie mogę jej ukorzenić. Obcięłam też tą moją peperomię, bo już zwisała do podłogi. Także to moje rozmnóżki na razie. A tutaj rośliny, które zamierzam wyrzucić właśnie na dwór. Jak widać, głównie właśnie trzykrotki. I idziemy na górę. Trochę tutaj ogarnęłam właśnie na tej mojej ala antresoli. Tutaj jest ten ratowany przeze mnie aloes. Te części już zaczynają być ładne, twarde, więc myślę, że ta część się ładnie ukorzeniła. Część na pewno się nie ukorzeni, ale to nic. Próbowałam na tyle, ile mogłam. Tak to wygląda, taka aktualizacja, bo może się zastanawiacie, ratowałam go w jednym z filmów, więc część z Was na pewno widziała. A tutaj tak ładnie mi się zazieleniło, taki kąt zrobiłam. To jest uratowana przeze mnie Dyshidia Biltmore, coś takiego ona się nazywa, ma taką dziwną nazwę. I kupiłam ją bardzo przelaną, ciężko było cokolwiek uratować. Taka troszeczkę biedna jest, ale zaczyna coś tutaj rosnąć. Powinna mieć takie większe, ładniejsze liście. Na razie nie ma. Za to są ładnie wybarwione. Ale już też się kwalifikuje do podlania. Staram się regularnie. Tutaj jest ta moja miks moich wzroślin, bo jak widać tu są różne odmiany. Chyba ze 3 co najmniej, bo Maria też tu jest właśnie schowana. No, ale bardzo ładnie wygląda. Widzicie? Jest z rosicha. Jedna u mnie rośnie, a druga nie rośnie.
Kolejna, nie wiem czy właśnie, to też jest taka odmiana a la kolekcjonerska z tymi dziabkami różowymi ona była. I ciągle wygląda jakby ją coś zżerało. I właśnie staram się tu robić regularne opryski, olejek nim i różne rzeczy. I ona takie liście właśnie, widzicie, ma ciągle złożone. A jak wychodzą, no ten już trochę lepiej wygląda. Ale chyba jeszcze kilka sesji tutaj z olejku nim albo z tego Canacure będzie musiało wjechać, bo tak nie zadowala mnie to w 100%. Tutaj jeszcze posadziłam te czerwoną z roślinkę. Znaczy ona już była przesadzona. Adam mi tutaj przeszkadza, teraz kawę chciał. Dałam tutaj palik, bo ta z roślinka ewidentnie się tutaj pnie. Fikusik, Tineke. Zobaczcie, że tam ładnie ucięłam go, ale nie rozkrzewił się niestety. Myślałam, że się bardziej rozmnoży, rozkrzewi, ale wyszła tylko jedna łodyga. Ale zaczyna coraz ładniej tam wyglądać. Zobaczcie, liście wypuścił. Ja nawet nie widziałam, bo ten liść nowy jest zakryty przez tutaj ten kolejny i już wychodzi następny. Nawet te pochewki tak zgubił, tutaj leżą. Także podlewam go od dołu i tak nie za bardzo patrzyłam na ten przyrost. Tutaj mam też... O Boże, co to było? Zapomniałam. Raz kupiłam właśnie na Jungle Boogie takie właśnie limonkowe roślinki. Homalomena to jest. Zaczyna coraz lepiej u mnie wyglądać. Staram się jej nie przesuszać, bo ona jest bardzo na to wrażliwa i szybko jej żółkną liście niestety. Więc coraz ładniej wygląda u mnie. Ania zawsze mówi, że to jest łatwa roślina w obsłudze. No, nie zgodziłabym się. Ta nie jest. Może ta zwykła zielona jest, ale ta niekoniecznie. Właśnie trzeba przy niej jednak latać z konewką. Obok mamy pieniążka mojego. Taki jest, nie wiem, czy on jest ładny, czy on jest brzydki. Napiszcie mi, natomiast zaczął się tutaj na górze w końcu coś ruszać. Dużo liści mi umurzukło i nie mogłam się z nim dogadać. Miałam moment, że zajebiście mi rósł. Później coś było nie tak, ale ma dużo tych rozmnóżek. Staram się go ani nie przesuszać, ani nie przelewać. Jest generalnie trudnym zawodnikiem. Kiedyś mi lepiej z nim szło, no ale nie mogę powiedzieć, że jest też taki całkiem brzydki, bo całkiem ładnie się tutaj prezentuje ten mój kącik właśnie. I w biurze u Adama sytuacja wygląda tak. Ta Dischidia, Boże, wszystko teraz będzie Dischidia. Diefenbachia zaczęła rosnąć, w końcu się dogadujemy. Niestety ostatnio był mały wypadek i uszkodzenie mechaniczne, dwa liście poszły. Więc z tego powodu mi bardzo przykro, ale poza tym bardzo ładnie rośnie, tym bardziej, że ona miała tylko jeden liść. I tutaj mój taki aglaonemowy kącik. Widzę, że już skrzydło kwiata znowu trzeba podlać. Tutaj jest... Boże, z roślicha chciałam powiedzieć. To nie jest z roślicha, zieliska. Zobaczcie, ile kwiatków. Mówiliście, że właśnie z kwiatków nie usuwać kwiatków, bo z kwiatków wychodzą właśnie te spider planty. No i macie rację generalnie. Zobaczcie. Tu był kwiatek, już wychodzi, więc zostawiam te kwiatki. Kiedyś je usuwałam, bo myślałam, że jak je usunę, to właśnie będzie się skupiać na poroście i będzie wypuszczać małe spajderki. Trzeba regularnie podlewać. Już widzę, że trzeba podlać. Robi się taka wtedy jaśniejsza, taka lekko szara. Nie ma już takiego ładnego zielonego koloru. Poza tym suchutko. Dalej jest ta glaonemka. Ja ją ostatnio spięłam, ale coś ona się tutaj chyba sucho ma. Bo się tak rozłożyła na boki. A słuchajcie, podlewałam w niedzielę. Dzisiaj jest środa. Dramat. Będę latać teraz z tymi konewkami. Super rośnie. Wrzucałam Wam na Instagrama. Zobaczcie, ile liści nowych, ciągle liście tutaj puszcza, ten nowy ładny, naprawdę bardzo piękna odmiana, to chyba moja pierwsza w ogóle aglaonema i od niej się zaczęło i jest teraz taka wielka, nie wiem czy jej nie pociąć, bo się właśnie tak rozwala strasznie. Kolejno tu właśnie kolejne moje aglaonemy, Madagaskar, tak wygląda, puszcza liście, ta była Ghost, coś tam, coś z duchem. Frosted Ghost. Zamrożony duch. I taka jest. No jest ładna. Nie mogę narzekać. Jeśli chodzi o skrzydło kwiata, to wypuszcza nowe liście. Czekam, aż coś zakwitnie. Na razie nie kwitnie. Puścił się właśnie na liście. Trzeba podlać. Już się zwiesił konkretnie.
A naprawdę bardzo często podlewam już teraz. Latam z tą konewką. A glaonemy tu się, widzę, ruszyły. Ta szczególnie matcha lemon chyba ona była. Tak, matcha lemon. W końcu, bo miała takie biedne liście. Ja ją kupiłam, tak wiecie, zimą chyba na moje urodziny, to w listopadzie. Więc takie o małe liście puszczała. Nawet mam nadzieję, że będą bardziej takie, wiecie, większe, nie? Solidniejsze, a nie takie małe, coś. Także wygląda troszeczkę już lepiej. Tu z tyłu jest schowana chyba lemonki. Tak, key lime. Taka o. Też mam nadzieję na więcej takich właśnie plamek, takich żółtawych. To będzie jeszcze ładniejsza. Tutaj jest osaka. Też puszcza liście. I ta po przesadzeniu White Lens to chyba była, bo próbuję tam dostać się do moich tych oznaczników. White Lens też jest ok. Także tak wyglądają właśnie moje aglaonemki tutaj. Spoko. Bardzo spoko. Tylko zaraz tutaj wjeżdżam z konewką. Idziemy dalej i dalej tak. Ashwagandha, ja go przesadzałam w końcu, bo nie był przesadzony od zakupu i dużo miał suchych. Nie wiem, czy ja go przesuszyłam, czy ja go przelałam, ale coś się ruszył, bo tutaj właśnie od ziemi daje nowe pędy ładne. A poza tym te też właśnie troszeczkę go tutaj przesunęłam go do słońca bardziej, bo on wcześniej te pędy bardziej miał od ściany, a teraz ma przynajmniej tutaj okno. Więc te pędy zaczynają być ładniejsze. Powinny być jeszcze większe te liście niż są, ale już widać, że są ładniejsze, że nowe są przyrosty, więc to mnie zadowala. Jak widać, już z konewką dzisiaj latałam. Nic to nie dało. Za mało. Muszę z wiatrem latać. Ta Sansevieria jak najbardziej cały czas puszcza. Ja chyba muszę ją stąd zabrać, bo ona się tutaj próbuje rozwalać, ale nie ma miejsca jakby. Nowe listki tu wszędzie, wszystko. Zobaczcie. Nie wiem, czy nie ma już tutaj za ciasno, bo jest taka właśnie... Próbuje mi się tutaj rozkładać na wszelkie sposoby. No i te listki ma. Generalnie jestem z niej zadowolona, bardzo ładnie rośnie. Patyczek tutaj naprawdę bardzo się rozwalił. Ta doniczka nie była zarośnięta, kiedy go tutaj stawiałam w tej doniczce. A teraz nie widać nawet, że to jest doniczka twarz. Puszczę cały czas nowe, podlewam go na oko, bo tam się nie mogę dostać jakby do ziemi. Jak widać, trochę przesuszony, suche pędy od dołu. Więc teraz naprawdę będę musiała wziąć wielkie wiadro i z tym wiadrem podlewać. Ten patyczek, no nie muszę chyba komentować, jedna z moich ulubionych roślin. Wygląda pięknie, już się na szybę tutaj przykleił. Tak się zaadoptował tu, że do szyby bardzo chce. W stronę okna się właśnie tam wpycha. No i jest taki generalnie wielki. Już go nie przycinam, bo kiedyś go przycięłam tak o i to wszystko w dół urosło. I teraz pokój nasz dzienny. Tutaj mam te filodendrony pnące, Brazyl i Mikans. Mikans bardzo, bardzo mocno rośnie. Bardzo dużo tych pędów. Ja ciągle go wijam bardziej szybciej niż właśnie Brazyl na dole. Też widzę, że troszeczkę wymagają podlania. Tu ta Sansa, co ostatnio przesadzałam z Wami, jak widać się rozwaliła. Jeszcze nie znalazłam dla niej nowej doniczki. Liście cały czas wypuszcza nowe, ja tutaj nie nadążam zbytnio za nią. Próbowałam ją właśnie ścisnąć tym rzepem, ale ten rzep po prostu zjeżdża pod siłą tych liści i ich jakby ciężarem, więc nie wiem, jak ją właśnie, kurde, spiąć. Chyba trytytkami, ale trytytki też by mogły zjechać, bym musiała bardzo mocno ją ścisnąć, a to już niekoniecznie by było dobre. To jest właśnie ta peperomia, którą ucięłam i zamierzam właśnie dosadzić tutaj, żeby była ładniejsza od góry, nie taka łysawa. Ale generalnie miałam z nią taki moment, że bardzo jej liście się sypały i nie wiedziałam, czy ją przylewam, czy ją przesuszam. I generalnie bardzo dużo tych liści straciła, zrobiła się łysawa. Teraz zaczęła właśnie ładnie rosnąć i te pędy ukorzeniam, więc zobaczymy, co z tego będzie. Kolejna aglaonema tutaj się schowała i to jest odmiana Striptease. Ona była malutka, teraz naprawdę zaczęła szaleć, te liście ma przepiękne, każdy jest inny, mniej różu, więcej różu. Natomiast też tu są trzy jakby gałązki, a była tylko jedna. Neon,
całkiem spoko mógłby być ładniejszy. Nie wiem, jakoś te liście takie mniej stojące są ostatnio. Wydaje mi się, że właśnie też za mało światła. Z tej strony mam trochę bałagan niestety, bo jeszcze nie zdążyłam ogarnąć, więc poszepki są w praniu. Z tej strony mam zroślichy i jak widać, tak mocno je spięłam troszeczkę, bo już przerastają mi paliki. Aparat mi przestał nagrywać, słuchajcie, zagrzewa się już. Za długo ględzę po prostu. Albo mam za ciepłe ręce. White Butterfly z roślicha. Takie też mocno złapałam, ale tu muszę wziąć się za nie chyba, pociąć je, ukorzenić i na nowo wsadzić i być może razem je nawet wsadzę. Bo po prostu one są szatanami wzrostu. Nie da się nad nimi zapanować. To, co tutaj dzieje się z tymi łodygami, to trzeba je bardzo na bieżąco przypinać do tego palika, inaczej one się tak wyginają, że już później nie da się nic z tym zrobić oprócz podcięcia. Więc ja już je podcinałam w ogóle. Bardzo, bardzo dużo z nich wycięłam właśnie sadzonek i oddałam je. Wsadziłam je do ziemi i oddałam. Także tak to wygląda. One wyglądają sobie niewinnie, jak właśnie jeszcze nie widać, że mają łodygi i są pnączami. Tą kupiłam właśnie w Obi, tą różową i wtedy była malutka, wyglądała sobie jak mały krzaczek, a teraz po prostu coś tutaj dzieje, to ja tego nie ogarniam, nie nadążam. Zobaczcie na te liście. Tutaj jest Aglaonema Silverby, bardzo duża, z Biedronki rośnie bardzo fajnie, tutaj widać kolejne liście, wypuszcza cały czas. Ja tutaj nad nią w ogóle, wiecie, nie ogarniam jej. Jakby ona sobie żyje swoim życiem, ten kąt w ogóle żyje swoim życiem i tak to z tymi roślinami tutaj jest. Juka, zaczęłam się z nią dogadywać, bo miałam okres zimą, że ją przelewałam z kolei i straciła troszeczkę liści, straciła też trochę pędów stąd, między innymi. Później ogarnęłam się z podlewaniem, no i chyba zaczęło jej to służyć. Myślałam, że to jest kwestia światła, że właśnie liście jej żółkną, że za mało światła. Dałam ją w okno zachodnie. Nic to nie zmieniło, dalej liście traciła, więc stwierdziłam, że to jest inna przyczyna. No i zaczęła znowu być taka ładna, wybujała, bo był okres, kiedy wyglądała naprawdę źle. Mam do niej sentyment, bo dostałam ją na urodziny od przyjaciółki i wiecie, o jednak żal by było, jakby ona mi zdechła. Więc wolałabym, żeby sobie tutaj ze mną się dogadywała. Idziemy teraz na tą stronę. Patyczek Paradoksa. No taki biedny był też. Stracił sporo pędów, odpadały mu, po prostu czerniały, odpadały. Część po prostu była jakby przesuszona, część jakby zgniła. Nie wiem, o co chodzi. Więc ciężej się z nim dogaduję. Ostatnio ziemiórki tam odkryłam, więc albo go przelewam, albo przesuszam tak na zmianę, ale no coś tam nie wygląda najgorzej, o tak bym powiedziała. Nawet tutaj właśnie puszcza korzonki, więc może te części udałoby mi się ukorzenić, żeby był gęstszy, bo jak na razie wygląda strasznie biednie. Na pewno był gęstszy kiedyś, ale teraz ma jakby dłuższe te pędy. Tutaj jest Epi Enjoy, cały czas spoko rośnie. Nie jakoś bardzo mocno jak na Epi, te białe mniej mi rosną. Szczególnie zaraz kolejne, które zobaczycie. Ale te tak sobie tutaj daję radę w tej doniczce. Myślę, że prędko nie przerośnie. Tutaj zrobiłam sobie takie z Oplątw, takie małe aranżacje. To jest świecznik na wąskie świece. A tutaj też świeczniki, takie małe wazoniki. I tutaj Sansa podlana. Moja biedna Ceropegia. Orange coś tam, Orange Ray. Coś tam z Orange, ale gdzie ona jest Orange, to ja nie widzę. Tutaj na końcówkach zaczyna jako tak wyglądać lepiej, ale tak poza tym to wygląda katastrofalnie i jakoś nieszczególnie mi na niej zależy, zaczyna mnie wkurzać. Kolejno, Dracena. Coś, nie wiem, ja ją chyba znowu zasuszam, bo liście jej schną. I nie dogadujemy się o... Bardzo dużo liści. Teraz ją podlałam. Nie wiem, czy to też Ceramis jej nie służy, czy powinnam więcej ją nawozić, ale nie jest jakaś szałowa. Co prawda, coś tam tutaj rośnie. Nie mogę powiedzieć, że nic nie rośnie, ale myślałam, że będzie ładniejsza. Chociaż ten kąt tutaj w miarę ładnie ona wygląda. Źle nie jest. Ale dobrze też, nie? Kolejno wielka tutaj moja Sansa. Też ją przesadzaliśmy. Musiałam tutaj tego liścia oprzeć, bo jakoś się wygina dziwnie. Więc tak sobie wygląda
Bardzo ładnie zaczęła mi rosnąć peperomia rocoscuro, rocoverde, każdy inaczej na nią gada, ale te pędy, zobaczcie, że z tych pędów ciągle tu rośnie. Ona była takiej wielkości gdzieś do wiosny. Później ją obcinałam, bo zaczęła bardzo dużo mieć nowych pędów, ale one były takie dzikie i stwierdziłam, że z nich nic nie będzie, więc ucięłam i teraz ma więcej światła tutaj i korzysta z tego. Zobaczcie, jaka zrobiła się piękna. O, o, bardzo długa, a też była malutką sadzonką, jak ją kupiłam. Także teraz jestem bardzo z niej dumna, bo jak wiecie, ja z peperomiami tak różnie się miewam, ale tą bardzo lubię. Tutaj mam Bantel Sensation, bardzo ładnie rośnie, zobaczcie, ona była dużo mniejsza, myślę, że gdzieś takiej wielkości i wszystkie te liście wystrzeliły, ten jest nowy, bardzo ładny, tu kolejny jakiś idzie, tutaj, no też bardzo dużo nowych liści. To generalnie właśnie jak widać bardzo ładnie, bardzo dużo nowych liści, bardzo mnie to cieszy. Bardzo lubię i w tym stojaczku z Ikei pięknie wygląda. Tutaj jest Greenline Sansa, bardzo wystrzeliła. Na szczęście nie rozwala się jeszcze tak na boki, ale ciężko tutaj się zasłania okno, bo jest dosyć wysoka. Tutaj Sansa, którą przesadzaliśmy. Ten babyk na razie się nie rusza, miałam nadzieję, że coś zacznie rosnąć, na razie nie rośnie. Ta Sansa z kolei jest tak wielka, że mogę porównać moje przedramię, jest większa od mojego przedramienia i mojej ręki razem wzięte, czekajcie, bo ja nie widzę, jak wam pokazuję, że teraz będę widzieć. O. Ona po prostu, nie wiem ile tutaj ma centymetrów, ale ma bardzo dużo i myślałam, że już przestanie rosnąć i zacznie wypuszczać następnego liścia, natomiast jeszcze chyba nie jest w planie, coś tutaj się dzieje, ale ona jest wielka. A pamiętacie, to była mała roślinka z zielonego parapetu, dostałam kiedyś od nich w paczce, no i wyrósł mi szatan. Tutaj normalnie można sobie wybić oko, bo bardzo ostre są te końcówki, jak się gdzieś tutaj chce zobaczyć, czy kurier przyjechał, to zawsze muszę uważać na tą Sansę, bo jest tutaj małą przeszkodą. Star Kanary bardzo ładnie rośnie, zaczęła rosnąć właściwie. Muszę dosypać ziemi, bo tutaj kot kiedyś wywrócił i się posypała, ale zaczyna mieć wybarwienie i większe liście. Była naprawdę malutka ta roślinka. Listki miała tej wielkości maksymalnie, więc teraz są jeszcze większe. Dosyć wolno generalnie rośnie, ale jak już zacznie, to jest dobrze. Kolejno tutaj mam w takich wieszakach z Action Epipremnum Global Green. Bardzo ładnie rośnie. Na razie sobie daję radę na tym moim słońcu. Jestem w szoku, bo myślałam, że zaraz będzie poparzone i że nie będzie służyć jej to tutaj miejsce, ale wygląda pięknie. Cudownie. Ja miałam wcześniej chyba je na tej ściance mojej z kratką, ale przeniosłam i tutaj mnie zachwyca po prostu tą swoją zielenią za każdym razem. A obok kaktus Epiphyllum Zygzak i zobaczcie, że będzie coś z tego, bo wypuszcza właśnie i one są już takie pokarbowane. Wcześniej wypuszczała takie przez zimę i już z tych pędów nic nie będzie. Ja dużo poucinałam takich właśnie dzikunów, bo no już na tym pędzie nic nie urośnie. Ja wiem jakby, że te rośliny tak rosną, że malutkie te pędy i dopiero później one są takie powcinane mocno, ale z tych dzikunów to nic nie będzie. Może na końcówkach, ale tutaj od tego to no już bym nie liczyła na ładną roślinę. A tu widać, że służy jej to słońce, bo lekko wybarwione. Jeszcze nie jest to raczej poparzone. Tutaj też w środku widzicie te dwa. To one też tutaj będą ładnie powcinane. Bynajmniej mam taką nadzieję, bo bardzo lubię tą roślinę. Bardzo mi się tu podoba. Piękny jest ten zygzak. Jak widzę właśnie w obi takie mocno wycięte, to zazdraszczam. Ale coś tutaj będzie z mojego. Zacznę porządnie nawozić i będzie super. Kolejna peperomia, która z martwych stała. Pamiętacie, że dostałam, nie pamiętam co tam wtedy było, czy ona się posypała, czy była przelana. Generalnie z tej rośliny wielkiej, bo zamówiłam sobie kiedyś peperomię na zielonym parapecie, największy rozmiar i była piękna, ale nie za wiele udało mi się z niej uratować i wrzuciłam ją do tiramisu.
I zobaczcie, te wszystkie przyrościki tutaj, jakie ona teraz daje, tutaj wszędzie pełno, to jest zwiastun, że robi się dobrze. Była taka brzydka ta peperomia, ja ciągle ją tutaj zawijam. Tak naprawdę w tej doniczce to były chyba ze 3 pędy, takie łyse, wiszące z doniczki, a to wszystko zakręcone pięknie, zagęszczone, to już właśnie te pędy, które urosły, one są długie, nie będę ich rozplątywać, bo się porwą liście, ale zobaczcie, nawet tu się ładnie rozkrzewił. Jestem bardzo dumna z tego, to możecie się ze mnie śmiać, bo to nie wygląda jakoś szczególnie atrakcyjnie jeszcze, ale ja myślę, że ta peperomia teraz się ruszy i będzie zajebiście rosła, będzie piękna. I to jest moja mała duma, bo to też jest roślina, tak jak ze starcem, chyba mój trzeci egzemplarz i trzeci w końcu udany, więc czasami do 3 razy sztuka się sprawdza. I tu mam Sansę No Name, zawsze zapominam właśnie, jak ona się nazywa, właściwie nie miała paszportu, kupiłam ją kiedyś w Obi, ma taki ładny kolor jasnozielony z takimi ciapkami zielonymi i rośnie sobie taką rozetą i też jest właśnie już taka absorbująca, bo się rozwala tutaj porządnie na boki i też była dużo mniejsza. Bardzo ładnie rośnie. Wkurza do tej Adama, bo nie może nigdy trafić do rolety. Idziemy do sypialni. W sypialni mam to Epi Persian Jade i ono bardzo, bardzo, bardzo mało rośnie. Powinno tu już być krzakiem, bo ja mam tą roślinę parę lat. Na pewno parę lat. Dawno temu ją kupiłam właśnie na zielonym parapecie i ona bardzo słabo rośnie. Bardzo malutkie ma przyrosty. Małe te liście. Z tej strony wiadomo ładniejsza, bo z tej strony ma światło, ale zaczyna jakoś to wyglądać. Chyba dam jej tutaj palik, bo ona już próbowała się tu wgryzać w ścianę, a później schodzi mi po prostu farba razem z korzeniami, więc chyba dam tutaj tego patyczka, żeby to lepiej wyszło. Dalej mam, jak widać, to epizeto rośnie mi super, Marble Queen. Ma tutaj 2 patyczki, ale już dałam je tutaj na to lusterko, bo o, tylko nie na ścianę, nie na ścianę. Bo jest po prostu bardzo duże. I tu jest kilka pędów, nie tylko ten, ale tu kolejny, który przytwierdziłam. Tutaj rośnie kolejny, który jeszcze się nie nadaje do przytwierdzenia, ale ładnie tutaj zagęszcza tą część. Miał wełnowca. Miała wełnowca ta roślinka. Teraz wygląda już lepiej. Kolejna rzecz, z której jestem dumna, to jest Hoya Eskimo. Dostałam ją kiedyś. Niestety, ale miała wełnowca i zeżarł ją ten wełnowiec. To ten pęd to było wszystko, co udało mi się z niej ukorzenić. Jest sobie w ceramisie i puściła ten. Więc jestem bardzo dumna, bo bardzo długo stała w miejscu i nie wypuściła nic, więc to tutaj to jest naprawdę szczyt w ogóle wszystkiego, co mogę na ten moment pokazać i jestem z tego naprawdę zadowolona. Kolejną przyniosłam sobie tutaj do sypialni tą zielistkę Boni, bo ona była na kratce tam wysoko, ja ją ciągle zasuszałam, bo tam zapominałam o niej, a te zielistki to one jednak lubią sobie wypić i ona ma takie kręcone liście i ma tutaj babyki sobie puściła nawet, więc zaczyna być ładniejsza. Tutaj mam po prostu takie rośliny, żeby o nich nie zapomnieć, tak samo jak te fitonie, jak wchodzę tutaj wieczorem spać i widzę oklapnięte, to jeszcze biegnę szybko i podlewam, bo inaczej się nie da po prostu z tą fitonią, ona 2-3 dni i już jest po prostu oklapnięta do zera. Wkurza mnie czasami ta roślina, ale jest ładna i chyba muszę przenieść ją do słoja, chociaż słoju nie będzie taka wielka, bo zobaczcie, jaką ja mam tutaj roślinkę, to raczej są małe roślinki, tak jak tutaj w tej doniczce, zobaczcie, jaki biedak. A ta donica, ta czerwona właśnie fitonia zaczęła w końcu rosnąć, tyle się udało uratować, ta doniczka jest gorsza, dlatego że kiedyś siostra właśnie miała dopilnować rośliny i nie wiem, czy jej nie powiedziałam, chyba jej nie powiedziałam. Moja wina, nie podlała. I właśnie 2 dni za dużo właśnie jeśli chodzi o przesuszenie i w ten oto sposób ona od razu te liście odrzuca, usycha do zera bardzo szybko i już nie da się uratować. Tyle co od korzeni albo coś tam co zostało, no to więc tyle z niej zostało i w końcu wychodzą nowe. Na czerwonej mi zależało, bo bardzo ją lubię. Krecik chodzi. Super, jestem zadowolona z mojego fikusa Belis. Zobaczcie, zaczął w końcu rosnąć. Tu go ja ucięłam, ma 1-2 liście od tego ucięcia, nie więcej. Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Czy ja jej nie ucinałam?
Wydawało mi się, że chciałam, ale chyba nie. To wypuściła, to jest nowe. W tym roku już było, już kolejny liść leci, trzeci. Nie wiem, czy też ten liść w tym roku już nie był wypuszczony, więc szybko zaczęła tutaj działać z porostem. I zobaczcie, że zrobił się taki ładny ten fikusik. Staram się regularnie podlewać, chyba jej to służy, bo właśnie te liście naprawdę szybko wtedy wypuszcza jeden za drugim. Tu na dole mam te epi, które kiedyś wsadzałam z Wami razem i zaczęło rosnąć. Ukorzeniło się ładnie, część z tych epi nie miało jeszcze korzeni, ale nie ma to problemu, wyrosło. Ładnie wygląda, dwa gatunki połączone. Tu mam takie sobie aloesiki. Tu jest ta sansa po przesadzeniu, jeszcze się nie ruszyła. Niestety tak myślałam, że jak ją przesadzę, to zastopuję swój porost. Szkoda, pewnie tam by dalej rosła i się rozpychała. No ale jest jak jest i się nie rozpycha. I tutaj jeszcze dwie takie sansy mam. Ta też się zrobiła dosyć ekspansywna. I w rogu mam dischidię wiszącą. Też sobie bardzo ładnie radzi. Już widzę, że zaczyna znowu, o, zaczyna swój porost. Już się ruszyła do porostu. Tu na końcu też. Bardzo dużo mi w tamtym roku urosła. Jestem z niej mega zadowolona. Bardzo ją lubię. I tutaj też znowu jest parapet Sansevieri. Na górze mam takiego Syndapsusa, chyba odmiana Cloud. Bardzo ładnie rośnie. Mega duże liście, byłam w szoku, bo ten palik dopiero teraz jej dałam. A liście są piękne. Tu mam Epi Cebu Blue. Też super sobie radzi. Jak widać, miałam je na ścianie i zostawiło mi korzenie. Sansy tutaj bardzo ładnie ta. W końcu mam nadzieję, że jak damy ją tutaj na słońce, to w końcu będzie lepiej, bo ten liść przez zimę wypuszczony, jak widać, taki dzikus trochę, ale coś tam rusza od środka. Ona była przelana, jak ją dostałam, druga sadzonka niestety zdechła, więc tyle się udało uratować i zobaczymy, co z tego teraz wyjdzie. Ta Sansa Megan zaczęła rosnąć, zobaczcie, jaki piękny liść taki w paski. Oj, tu widzę, że trzeba podlać koniecznie, liście się zwinęły na maksa, tak, wymaga podlania i to konkretnie na już, ale widzę, że ten babyk tutaj zaczął rosnąć, tak wczoraj się na niego patrzyłam, że taki ładny kolor ma. Ta Sansa to jest dzika, zobaczcie, że ja w ogóle podlewałam tutaj naprawdę niedawno, woda mi się polała z nawozem, też wymaga podlania, wymaga podlania. Almond Jade suchutka jest. Kolejna Sansa masoniana, też ją chyba podleję. Mam nadzieję, że zacznie już wypuszczać nowe liście, bo na razie stoi z tymi liściami. Tutaj Haworsia. No też można by było podlać i aloesik taki. Tu Cerapegię sobie tak wzięłam do góry i ona widzę, że rośnie jak dzika. Fajnie. Tylko te pęd łysy tutaj mnie wkurzają, ale tak poza tym może być. Jako tako. Jeśli chodzi o Sedum Burrito, to po przesadzeniu ma się dobrze. Nie zmarniało, a to już jest coś. Tu jest słoneczne miejsce, więc mam nadzieję, że w tym miejscu tutaj będzie ładne sobie rosło. To wygląda obiecująco. Więc mam tutaj duże nadzieje. Generalnie to powiem Wam, że tracę już tutaj głos od tego gadania. Boli mi gardło. O, kolejna do podlania. Ale to jest straszny pijak szczawik. Straszny ten pijak jest z niej. Tu mam zamiot kulkasa zielonego i Ravena połączonego. Jak widać, nowy liść, on się już przebarwia na czarno. Tutaj też ten się przebarwia na czarno. Tu było kilka liści, a poza tym idzie tutaj następny. Ten też jest chyba nowy. Ten jest nowy, ale będzie zielony. Tak zaglądam, czy czegoś jeszcze, może tu mnie nie zaskoczy. Wiecie, tak trzeba poszukać czasami tych rozetek. Tutaj były na pewno dwa nowe. Chyba ten też jest nowy. Więc bardzo ładnie rośnie. Bardzo. Polecam takie... O, no piękny jest ten liść. Polecam regularne podlewanie małą ilością wody i zobaczcie, co się dzieje. Cud miód orzeszki. Piękny jest. Nie myślałam, że kiedykolwiek będę się zachwycać zamiokulkasem, ale ten mnie zachwyca. Na górze mam takiego patyczaka, co się strasznie rozwalił i się obsypuje. Muszę zajrzeć, czy ma tam sucho, czy mokro. Cerapegię, którą razem wspólnie posadziliśmy. Monsterka, czekam, aż coś zacznie puszczać. Na razie
Tak, patrzę, na razie chyba nic się tu nie szykuje, ale nie wiem, czy ten liść nie jest nowy. O, ten na pewno jest. Jeszcze jest jaśniutki i miękki. Nowy liść. Staram się tutaj podlewać. Mam Biobis, chyba z Alk. Nie wiem, który, ale jakiś Biobis mi się udało kupić, bo generalnie ten nawóz jest strasznie taki popularny i zawsze jest wykupiony. Dużo, jak widać, tych części straciła niestety, białych. Ten tutaj miałam Half Moon, no i wyszło jak wyszło. Tutaj mam wielkiego filodendrona Prince of Orange i dajcie znać, czy trzeba mu dać. Mi się wydaje, że trzeba palik nowe liści tutaj wychodzi, bo zobaczcie, on jest taki, a jeszcze się klei. Cały czas wypuszcza taką właśnie maść tutaj. I o, jest taki wielki. Tak sobie, o, dam go chyba, o, zobaczcie. Te liście ładne od słońca sobie tutaj puszcza cwaniaczek. Tam ma ładne słoneczko, więc i wybarwiony się w końcu zrobił. Jakiś taki ładniejszy jest niż był. Na dole kolejna Aglaonema. Tak ją średnio lubię. Odmiana Cutlass się nazywa? Cutlass? Coś takiego. No, jak mówię, miała wełnowca, różne rzeczy, przygody z nią tutaj były. Ale za to mogę się pochwalić, że bardzo ładnie rośnie mi, też chyba trzeba podlać, bardzo ładnie rośnie mi strelicja. Zobaczcie, jaki liść ogromny. Bardzo duży. Liść za liściem tutaj rośnie. Widzę, że i ta zaczęła rosnąć. Wychodzi, już tutaj zresztą wypuściła chyba ten, ale już widzę, że kolejne też idą, więc bardzo mnie to cieszy. Podlewam, ale jak widać, jeszcze za mało. Dramat. Mam tutaj wiaderko i z tym wiaderkiem latam, wiecie? Bardzo dużą ilość po prostu wody, ale te liście to mnie tutaj zmartwiły troszkę. Nie wygląda to najlepiej. Jaćka leży i mnie obserwuje cały czas. Tutaj ścianka to po prostu jest dzika. Co tutaj się dzieje, to ja nie ogarniam. Trochę ostatnio przypinałam, między innymi właśnie te epi. Jak widać, często wchodzą liście pod spód, więc trzeba to na bieżąco ogarniać. Ładnie sobie radzi ta zroślicha. Tu mam takie dzikiego, takiego Malaya Gold. Ma też zielone częściowo przyrosty. Zajebiście sobie radzi za to te epi Amplisium. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, to aż z ziemi ten pęd tutaj idzie. I mega piękne te liście duże. Zroślicha też wygląda na przesuszoną. Ja cię kręcę, ja naprawdę podlewałam, słuchajcie. 2-3 dni temu. Dramat. Za to Monstera Adansonii tak mnie zdziwiła. Takie wielkie liście w porównaniu z tymi. To zobaczcie, co tutaj na pędzie to wyszło. To jest po prostu... To jest szok, jakie tutaj liście wyszły. Cudowne. Trebi, jak to trebi, cały czas rośnie. Niestety tutaj już nie ma miejsca. Tutaj ten filek z Biedronki. Taki trochę biedny się zrobił, mały te liście ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu obcięłam, żeby było jeszcze ładniej. Także zobaczymy. Na górze Monstera Cobra. Albo Philodendron Cobra. Różnie tam na niego mówią. Przypięty, więc mam nadzieję, że będzie miał ładniejsze liście. No jak widać, filodendrony depnące. Nie wiem, czy muszę komentować, ale po prostu już wszystko powychodziło mi za kratkę. Tutaj jest Syndapsus Silverian. Zobaczcie, jak on tam idzie do samej góry. Już jest przy suficie. Zaraz na sufit mi wlezą te rośliny. No już oczywiście Raphidophora, to ona jest jak chwast i już wchodzi na sufit. Nie wiem, czy nie, po prostu wiecie, nie dosadzę tutaj, bo tu jest łyso, a tam jest dramat, co się dzieje. Za to jestem zdziwiona, jak pięknie sobie radzi ta Monstera Carstenianum albo Peru, różnie gadają na nią. Właśnie miałam dosadzić do niej i jak widzicie, ziemi jej nie zmieniałam, odkąd ją dostałam od jakiejś dziewczyny i super sobie zaczęła tutaj rosnąć na tej kratce. Ta kratka dużo tutaj daje, no. Możecie sobie popatrzeć, napatrzeć się, jak ta kratka mi zarosła i zajrzyjcie do filmu właśnie Magiczna kratka, magiczna ściana, magiczny kwietnik, coś takiego nagrywałam kiedyś właśnie z tym kwietnikiem, bo zawsze jest milion pytań o to i będziecie widzieć, jak tam właśnie te rośliny wyglądały. Raphidophora tam była od samego początku i Syndapsus też i Monstera też, bo częściowo tutaj wiecie, zawsze przenoszę te rośliny.
A teraz od jakiegoś czasu już tutaj jest taka moja stała kolekcja, no i sobie rosną. Jeszcze tutaj mam parę roślin, niedużo rośnie sobie tutaj w kącie alokazja, którą też dostałam od przyjaciółki na urodziny, więc przesadzona ostatnio z Wami, mam nadzieję, że zacznie ładnie sobie rosnąć, zobaczymy jak to będzie dalej. Miała bardzo dużo bulwek, bardzo, bardzo dużo bulwek. Ja je tutaj powsadzałam, tak nie za głęboko i zobaczymy, czy z nich coś wyrośnie, ale było tam multum bulw. Byłam w szoku po prostu, jak tam zajrzałam. Tutaj aloesik. Zobaczcie, jak rośnie. Kurde, ile on tutaj ma. No niestety trochę się poparzył, pomimo, że tutaj nie ma dużo słońca, ono tylko jest czasowo i przechodzi dalej. No i tu kolejny aloesik mój, fajny. I na koniec skrzydłokwiacik. I puszcza już kolejne w ogóle liście, liście, kwiatki. Tu gdzieś jeszcze jeden był biały, widziałam. Teraz nie widzę, ale był. Miał mnóstwo kwiatów. Ja je poucinałam, wiem, że podobno trzeba poczekać, ale bym musiała czekać nie wiem ile na to, żeby one uschły, żeby je móc tam wyciągnąć. I zobaczymy, czy jeszcze będzie kwitnąć, ale dogaduję się w końcu z tym skrzydłokwiatem. Pasuje mu to miejsce chyba, nie wiem o co chodzi. Tu jest naprawdę bardzo ciemno w tym kącie, ale słońce tutaj jest od tego okna momentami, więc trochę światło ma. Nie jest tak, że nie ma nic. Po liściach widzę, że źle mu tutaj nie jest. Liści małych nie puszcza. Chyba jest ogółem ok. Jest bardzo gęsty, bardzo duży. Nie spodziewałam się, że będzie taki ładny. Także to tyle z mojej dżungli. Tak wygląda właśnie sytuacja moja roślinna. Idę znowu podlewać. To jest po prostu nieskończona historia z tym podlewaniem. Mam nadzieję, że właśnie taka aktualizacja Wam się podobała. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, hej!